Witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za przedstawienie, a przede wszystkim za zaproszenie do udziału w tym ważnym spotkaniu, szczególnie właśnie w obliczu sytuacji na Ukrainie i rosnącej liczby osób z Ukrainy uciekających do Polski. Jak wiedzą Państwo, Polska jest głównym krajem docelowym dla większości osób uciekających, co też było możliwe do przewidzenia, ponieważ tutaj nasi koledzy z Ukrainy informowali nas, że na infolinii, którą prowadzą dla osób wyjeżdżających z Ukrainy, dla zdecydowanej większości Polska była krajem docelowym jeszcze przed wybuchem konfliktu, więc tutaj jakby te trendy są tylko potwierdzeniem wcześniejszych danych przypuszczeń. Ja jestem koordynatorką programu Migracji Pracowniczych i Rozwoju w Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, która jest agendą ONZ do spraw migracji. Jesteśmy organizacją międzyrządową zrzeszającą 174 państwa członkowskie. Polska jest w IOM-ie od 1992 roku, natomiast nasze biuro tutaj w Polsce funkcjonuje od 2002 roku. Kiedy kwestia zatrudniania cudzoziemców stała się kwestią ważną dla pracodawców, dla sektora prywatnego, ale też publicznego, IOM coraz bliżej zaczął współpracować tutaj w Polsce również z organizacjami pracodawców, z różnymi tak firmami i z instytucjami właśnie tego sektora. Zostałam poproszona o przedstawienie kwestii dotyczących zatrudniania osób, które właśnie z Ukrainy uciekają lub takich, które do tej Ukrainy ze względów obecnej sytuacji nie mogą powrócić. Więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o zatrudnienie cudzoziemców, tutaj przepisy regulują głównie dwie ustawy. Jest to ustawa o cudzoziemcach, jak również ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kiedy byłam przedstawiana, tak, była mowa o uchodźcach z Ukrainy i tutaj chciałam powiedzieć, że w polskim porządku prawnym uchodźca jest to osoba, która otrzymała status uchodźcy. Mówię o tym, ponieważ jest to również ważne z punktu widzenia zatrudniania cudzoziemców. Osoby, które na ten moment, tak, uciekają z Ukrainy, takiego statusu nie posiadają. W wielu sytuacjach też nie występują o status uchodźcy. Także jakby należy też rozróżnić, tak, nazywanie tej grupy uchodźcami, mając na myśli osoby, które uciekają przed wojną, przed konfliktem zbrojnym, ratując swoje życie, lub takie, które nie mogą na Ukrainę powrócić, od takiego statusu prawnego, statusu uchodźcy, który też daje możliwość dostępu do rynku pracy na takich samych warunkach jak obywatele polscy. Jest to ważne, ponieważ tak jak powiedziałam, nie wszyscy, ale większość tych osób takiego statusu nie posiada. Zanim przejdę jeszcze dalej do kwestii prawnych, też chciałam Państwu powiedzieć, że na ten moment do Polski przyjechało około 300 tysięcy osób, tak? Cały czas jest bardzo duży ruch na granicy, więc tutaj szacunki mówią o kilku milionach osób, które trafią do Polski. W tym momencie są to głównie kobiety z dziećmi. Mężczyźni przez granicę nie byli przepuszczani, więc jest to też no taka specyficzna grupa osób. Co ważne, wśród osób, które też uciekają z Ukrainy, są również osoby, obywatele innych krajów trzecich niż Ukraina, którzy mieszkali, na przykład studiowali na Ukrainie. Natomiast ja w swoim wystąpieniu skupię się na
obywatelach Ukrainy, ponieważ tutaj dla tej grupy są specjalne przepisy ułatwiające zatrudnienie. Legalne zatrudnienie, proszę Państwa, w polskim porządku prawnym oznacza zarówno legalny pobyt, jak i posiadanie dokumentów, które dają prawo do wykonywania pracy u konkretnego pracodawcy, tak, na konkretnych warunkach. Jest to ważne, ponieważ w Polsce zezwolenie na pracę lub oświadczenie, o którym też powiem więcej, które jest uproszczoną formą zezwolenia na pracę, jest związane z konkretnym pracodawcą i z konkretną pracą wykonywaną na konkretnych warunkach. Oprócz tego mamy też szeroką kategorię osób definiowanych przez ustawę o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie ministra pracy, ponieważ wtedy to jeszcze nazywał się minister pracy. Obecnie jest to resort rodziny i polityki społecznej. Rozporządzenie, które też wymienia dodatkowo kategorie osób, które mogą wykonywać pracę bez zezwolenia, bez posiadania zezwolenia na pracę czy oświadczenia. O tym powiem na końcu. Natomiast teraz powiem, w jaki sposób, tak, kiedy to zezwolenie czy oświadczenie jest wymagane. Więc tak jak powiedziałam, legalna praca to legalny pobyt i posiadanie odpowiednich dokumentów dających możliwość, tak, prawo do pracy. Osoby, które przyjeżdżają teraz, tak, do Polski, uciekają z Ukrainy, głównie przyjeżdżają do Polski na podstawie ruchu bezwizowego. Takie osoby na podstawie paszportu biometrycznego przyjeżdżają do Polski i mogą przebywać zgodnie z przepisami 90 dni w okresie 180 dni. I na ten czas jest ich legalny pobyt. Natomiast to jest ważne, w związku z przepisami covidowymi ten pobyt jest automatycznie przedłużony warunkowo do momentu złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt. Oprócz tego mamy do czynienia również z osobami, które wjeżdżają do Polski bez ważnego paszportu. Jest to rosnąca liczba osób i wjeżdżają one na podstawie artykułu 32 ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym mają prawo pobytu 14 dni od momentu wjazdu do Polski. Przedwczoraj Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował na stronie rządowej komunikat, że osoby wjeżdżające do Polski z Ukrainy nie muszą obawiać się o swój legalny pobyt, nie muszą też tak na gwałt rejestrować swojego pobytu, znaczy nawet nie tylko rejestrować, ale występować o, składać wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy w urzędach wojewódzkich, i ponieważ ich pobyt jest legalny. Ten komunikat związany jest z faktem, iż przygotowywana jest ustawa, która będzie nadawała tej grupie osób specjalne prawa, zarówno dotyczące pobytu, jak i dostępu do rynku pracy. Natomiast jakby na ten moment ta ustawa jest w przygotowaniu, więc ja się do niej nie mogę odnieść, natomiast warto mieć z tyłu głowy, że takie rozwiązania w najbliższym czasie będą wprowadzone. Natomiast jeszcze tak, wracając do legalnego pobytu i dokumentów, które są wymagane. Jeżeli, proszę Państwa, mamy osobę, która przyjechała do nas na podstawie artykułu 32 i nie ma paszportu, niestety na ten moment nie ma możliwości zatrudnienia tej osoby, ponieważ żeby móc zatrudnić, trzeba wystąpić o najlepszą opcją tutaj jest wystąpienie o oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
O takie oświadczenie występuje pracodawca do powiatowego urzędu pracy. Kosztuje ono 30 zł i takie oświadczenie zgodnie z przepisami, które weszły w życie 29 stycznia bieżącego roku, wydawane jest aż na 2 lata. I jest to takie oświadczenie, które może zawnioskować pracodawca w związku z powierzeniem pracy między innymi obywatelom Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu. Tak, natomiast jakby tutaj skupiamy się na obywatelach Ukrainy. Natomiast już otrzymałam dzisiaj potwierdzenie z Departamentu Rynku Pracy, tutaj od kierownictwa Departamentu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, że niestety, jeżeli osoba nie posiada paszportu, tak posiada, nie wiem, paszport, tak jak tutaj często Ukraińcy mówią, nutrienny paszport, czyli taki jak u nas dowód osobisty, paszportu nie ma, ponieważ nie miała albo po prostu uciekając nie była w stanie go zabrać, niestety takim osobom oświadczenie nie jest wydawane. Czyli na ten moment mogą Państwo, jeżeli Państwo mają kogoś, zatrudniać osoby, które wjechały do Polski na podstawie ruchu bezwizowego i wówczas występować do Powiatowego Urzędu Pracy o oświadczenie o powierzeniu pracy. Natomiast jeżeli jest ktoś, kto nie ma paszportu, no to tutaj też myślę, że trzeba będzie czekać na te rozwiązania, które lada dzień się będą ogłoszone, ponieważ też z kolei z konsultacji z ambasadą Ukrainy, po konsultacjach z ambasadą Ukrainy w Polsce wiemy, że ambasady nie mają możliwości tutaj szybkiego wydawania paszportów. Te paszporty były drukowane na Ukrainie, nie mają maszyn. I jest to generalnie sytuacja problemowa. Natomiast co z osobami, które posiadają wizę bądź inne zezwolenie na pobyt, ponieważ wcześniej już tak, o taką wizę wystąpiły, zanim wybuchł konflikt i taką wizę posiadają, lub przebywały w Polsce, akurat wyjechały na Ukrainę, teraz wróciły. Tak? Taka osoba też może do nas przyjść, tak, czy odpowiedzieć na ogłoszenie o pracę. Wówczas ważne jest, abyśmy sprawdzili, jakiego rodzaju jest to wiza. Zatrudniać, występować o oświadczenie czy zezwolenie na pracę można dla cudzoziemca, który posiada praktycznie każdą wizę, oprócz wizy wydanej w celu turystycznym, czyli to jest cel 1, bądź wizy wydanej w celu 23. I na wizie jest zawsze napisany jest zawsze numer celu określonego w ustawie, celu wydania wizy określonego w ustawie o cudzoziemcach. Jeżeli jest to 1-23, wówczas takiego cudzoziemca nie mamy prawa zatrudnić. Zresztą w momencie uzyskiwania oświadczenia na pewno Powiatowy Urząd Pracy by taką informację udzielił. Natomiast jeżeli osoba posiada wizę wydaną z innego tytułu pobytowego, czyli to może być numer, nie wiem, 5, 6, 7, 8, tak, i tych numerów jest od 1-23, wówczas taką pracę, takie oświadczenie czy zezwolenie na pracę można wystąpić. Tutaj powiedziałam o oświadczeniu i tutaj sugeruję występowanie o oświadczenie, a nie o zezwolenie na pracę, ponieważ oświadczenie też nie wymaga od pracodawcy występowania czy z prośbą o test rynku pracy do starosty. Przy wnioskowaniu o zezwolenie, test rynku pracy w większości, o zezwolenie na pracę, test rynku pracy jest w większości wymagany, poza konkretnymi
zawodami wymienionymi też tutaj we właściwym rozporządzeniu, które określa zawody zgodne tam z rodzajami działalności PKD, które są zwolnione z testu rynku pracy. Natomiast jeżeli występujemy o oświadczenie, pomijając to, że jest to tańszy rodzaj zezwolenia, ponieważ kosztuje 30 zł, tańsze niż zezwolenie na pracę, to również nie jest wymagany test rynku pracy, tak, bez względu na wykonywany zawód. Poza tym to, co jest jeszcze ważne i niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawców, którzy zwykle potrzebują zatrudnić osoby jak najszybciej, to jest już tutaj, jeszcze biorąc pod uwagę sytuację, tak, osób uciekających, które jak najszybciej też muszą podjąć pracę, żeby mieć jakieś źródło dochodu, to na oświadczenie czeka się do 7 dni, w wyjątkowych sytuacjach do 14 dni, a na zezwolenie na pracę od miesiąca do 3 miesięcy. Jeżeli komuś się uda uzyskać zezwolenie na pracę w ciągu miesiąca, no to naprawdę ma szczęście. Też wiemy tutaj z informacji, które do nas docierają, że w obecnej sytuacji oświadczenia wydawane są też z dnia na dzień, przy czym no też to może się zmienić, jeżeli ilość wniosków o oświadczenie diametralnie wzrośnie. Mówiłam też o kategorii osób, które zwolnione są z uzyskania zezwolenia na pracę. I tutaj kto taki tak może pracować, mając legalny pobyt, ale bez konieczności uzyskania przez pracodawcę bądź oświadczenia, bądź zezwolenia na pracę. Są to osoby, które posiadają jednolite zezwolenie na pobyt pracowy, pobyt i pracę, wydane na podstawie artykułu 114 ustawy o cudzoziemcach, lub osoby, które też posiadają swojego rodzaju jednolite zezwolenie, zwane niebieską kartą. Jest to zezwolenie wydane dla osób wykonujących pracę wymagającą wysokich kwalifikacji. Dla tych osób zezwolenie nie jest wymagane pod warunkiem, zezwolenie na pracę czy oświadczenie nie jest wymagane pod warunkiem, że to jednolite zezwolenie bądź zwykłe, tak, jednolite zwykłe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę bądź tak zwana niebieska karta wydane są w związku z wykonywaniem pracy u konkretnego pracodawcy na konkretnym stanowisku. Wówczas nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na pracę. Najczęściej osoby, które do nas trafiają, takie zezwolenie mają wydane w związku z wykonywaniem pracy u innego pracodawcy, co wiąże się z koniecznością zawnioskowania przez cudzoziemca przed podjęciem pracy o zmianę takiego zezwolenia. Kto jeszcze może być zatrudniony bez posiadania zezwolenia na pracę? Mogą to być, proszę Państwa, studenci studiów dziennych. Tutaj, przy czym tutaj też, co jest ważne, o czym nie powiedziałam na początku, to za legalne zatrudnienie odpowiedzialny jest pracodawca. A legalne zatrudnienie to znaczy legalny pobyt i legalna praca. W związku z tym po stronie pracodawcy też jest ciężar, czy jest odpowiedzialność za sprawdzenie, czy ta osoba rzeczywiście wykonuje studia, czy nie. Czyli tutaj pracodawca powinien poprosić o takie zaświadczenie, tak, ze studiów, potwierdzające, że ta osoba jest nadal tym studentem studiów dziennych, tak, bo legitymacja. Osoba może mieć legitymację, ale może po prostu już tym studentem nie być. Kto jeszcze? Małżonkowie obywateli polskich, przy czym samo małżeństwo nie jest wystarczające. Konieczne jest tutaj posiadanie zezwolenia na pobyt w związku z małżeństwem z obywatelem polskim. Jak to sprawdzić? Aby to móc sprawdzić, trzeba poprosić takiego kandydata o pokazanie decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, w której określony jest cel wydania tej decyzji, tak? I tym celem wtedy w takiej sytuacji jest małżeństwo z obywatelem Polski. W tych decyzjach jest podany numer artykułu ustawy o cudzoziemcach,
do którego możemy się odnieść i wtedy widzimy tak cel wydania tego zezwolenia na pobyt czasowy. Oprócz tego zezwolenie na pracę nie jest wymagane dla osób posiadających kartę Polaka. Jest to ważne, ponieważ właśnie dużo osób z Ukrainy taką kartę Polaka posiada. Poza tym osoby, które mają pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, od nich nie jest wymagane zezwolenie na pracę czy oświadczenie. Dla tych osób nie trzeba uzyskiwać po prostu tego dokumentu, aby ich zatrudnić. Tutaj lista tych osób jest dłuższa, więc wtedy najlepiej, proszę Państwa, zerknąć właśnie do artykułu 88 ustawy o cudzoziemcach, żeby tutaj to sprawdzić. Natomiast jakby powiedziałam Państwu o jakby sytuacjach najczęściej powtarzających się, tak? Czyli tutaj studenci, małżonkowie obywateli polskich, którzy mają wydane zezwolenie w związku z tym, osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, czy długoterminowe zezwolenie na pobyt obywatela Unii Europejskiej. I to są takie najczęściej powtarzające się sytuacje. To, co jeszcze jest ważne, to może być ważne z punktu widzenia Państwa, to osoby, które do nas przyjeżdżają, nie mają możliwości założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Mają możliwość założenia czterech rodzajów spółek. Natomiast w związku z tym, że tutaj ta możliwość założenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest ograniczona do pewnej kategorii cudzoziemców, między innymi studenci mogą taką działalność zakładać, ale pozostali osoby, które na przykład teraz przyjeżdżają, nie, to wówczas nie jest możliwe zatrudnienie kogoś na podstawie kontraktu B2B, ponieważ do tego trzeba prowadzić działalność gospodarczą, więc pozostaje tutaj zatrudnienie na umowie o pracę bądź na umowie zlecenie, przy czym ważne jest także, że przy uzyskaniu zezwolenia na pracę łatwiej jest uzyskać, jeżeli jest to umowa o pracę, natomiast nie ma tutaj wykluczenia, tak? Może być taka osoba zatrudniona bądź na umowie zlecenie, bądź na podstawie umowy o pracę. To, co jest ważne, można zmieniać rodzaj umowy z umowy zlecenie na umowę o pracę bez konieczności zmiany zezwolenia na pracę czy oświadczenia, natomiast nie jest to możliwe w drugą stronę. Jeżeli Państwa w ogóle ten temat tak jest dla Państwa ważny, interesuje go, do odwiedzania naszej strony www.migrant.info.pl, na której znajdują się informacje dotyczące legalnego pobytu, ale również legalnego zatrudniania. Tutaj też Państwo mogą zobaczyć tak pełną listę kategorii osób, dla których takie zezwolenie czy oświadczenie, uzyskanie oświadczenia nie jest wymagane do zatrudnienia. Informacja ta jest też dostępna w wielu językach, między innymi w języku ukraińskim i rosyjskim. Też mogą Państwo polecać ten portal pracownikom, tak, z Ukrainy, którzy też będą stali przed sytuacją, tak, przedłużenia legalnego pobytu, bo tak jak mówiłam, na ten moment ich pobyt jest legalny, bez względu na to, czy wjechali w ramach ruchu bezwizowego, czy na podstawie artykułu 32 ustawy o cudzoziemcach na 15 dni, a zostają de facto dłużej, ich pobyt jest nadal legalny. Także zachęcam do korzystania tutaj z tej strony.